Dzień dobry, Wrocław Nieoczywisty. Odkąd zaczynaliśmy ten projekt z Maćkiem, marzyliśmy o tym, żeby zrobić materiał o profesorze Ludwiku Hirschfeldzie, niezwykłej postaci związanej z Wrocławiem. Mocno niedocenianej we Wrocławiu. Mocno niedocenianej i jest wspaniała... Znaczy okazja nadarzyła się sama. Okazja nadarzyła się sama. Właśnie ukazała się książka Hirschfeldowie, Zrozumieć krew. Autorstwa pani profesor Urszuli Glęsk i dzisiaj jesteśmy gośćmi, pani profesor. Ale przyjęliśmy konwencję, że rozmawiamy na ty. Znamy się od jakiegoś czasu. Więc chciałbym zapytać, gdybyś zasiadała w Komitecie Noblowskim, czy głosowałabyś na profesora Ludwika Hirschfelda, żeby przyznać mu Nagrodę Nobla? Nie zasiadam w Komitecie Noblowskim, te dylematy, nie będę takich dylematów rozstrzygała, ale jeżeli tak obiektywnie spojrzymy na te całe emocje związane z możliwością przyznania Hirschfeldowi Nagrody Nobla, to właściwie szybko okazuje się, że na tego Nobla nie miał szans. Dlaczego? Otóż został nominowany w roku 1950 Trudne czasy, przez trudne. Ernesta Witebskiego, który właściwie nawet w tym liście do Komitetu Noblowskiego zwracał się dosyć jednoznacznie, że właściwie jego główny kandydat do Nagrody Nobla w ubiegłym roku zmarł, ale z powodu tego, że zmarł wybitny mikrobiolog z Lund, wobec tego proponuje Hirschfelda. Więc już taka konwencja tego listu coś mówiła, coś nam podpowiada. Ale z czysto ludzkiego punktu widzenia to profesor Hirschfeld miał prawo, no trochę to bez sensu, ale miał prawo dostać tę nagrodę, dlatego że to, za co był nominowany, dotyczy właściwie wszystkich nas, czyli odkrycia mechanizmu, zasad mechanizmu. No właśnie, spróbujmy wymienić jego zasługi dla medycyny światowej. Czekaj, Artur, bo ja pozwolę dokończyć. Konflikt serologiczny, to dotyczy właściwie większości z nas. On to wyjaśnił, to pozwoliło zrozumieć ten mechanizm. Moim zdaniem to już jest powód, żeby taką nagrodę dostać. Może jeszcze inaczej, może wróćmy do tego, za co dostał nominację właśnie Witebskiego. Witebski uważał i słusznie, że największe odkrycie Hirschfelda zostało dokonane jeszcze w Heidelbergu w 1911 roku i tam Hirschfeld wraz z Emilem Dungernem stwierdzili, że zachodzi coś takiego jak zasada dziedziczności grup krwi, że grupy krwi przechodzą z pokolenia na pokolenie i są dziedziczone według praw Mendla. I to było rzeczywiście najistotniejsze odkrycie Hirschfelda, ale ono było z 11 roku, a nominacja była 40 lat później. To jest częste w przypadku Nagrody Noblowskiej. Co jest częstsze, ale w międzyczasie pierwsza połowa XX wieku to był w ogóle wiek medycyny, czy czas medycyny. I odkrycia, za które w latach 50. i 40. dostawało się Nobla, to były odkrycia w ogóle epokowe. Odkrycie penicyliny, odkrycie streptomycyny, odkrycie badania nad czustką i insuliną. Więc wtedy, kiedy rzeczywiście Hirschfeld miał szansę z powodu swojej nominacji, tak naprawdę epoka już była zupełnie gdzie indziej i właściwie jego badania sprzed 40 lat nie miały, to już była historia medycyny i początki nowoczesnej genetyki. Oczywiście Witebski też zaznaczał, że te badania nad konfliktem serologicznym i ratowanie niemowląt, robienie transfuzji wymiennej kilkugodzinnym niemowlętom, to było coś brawurowego. To znaczy odkrycie tylko wcześniejsze. Tak, to było coś zupełnie brawurowego i zresztą Hirschfeld zastanawiał się, dlaczego niektóre dzieci rodzą się z chorobą hemolityczną już w okresie przedwojennym i w zakładzie, Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, gdzie pracował przed wojną i który współtworzył, który rzeczywiście działał prężnie, bo niektóre instytucje międzywojenne rzeczywiście rozkwitały. Tam też badano jak gdyby przyczyny konfliktu, czy przyczyny problemów z niektórymi
z niektórymi ciążami, ale nie znano czynnika RH, a czynnik RH minus w krwi został odkryty dopiero w czasie wojny, czyli w czasie, kiedy Hirschfeldowie się ukrywali, kiedy byli ścigani, nie mieli możliwości prowadzenia badań naukowych. Pozwólcie, że ja tutaj upomnę się o równouprawnienie, bo książka jest przecież nie tylko o Ludwiku Hirschfeldzie, ale o Hirschfeldach, czyli również o jego żonie, wybitnej lekarce Hannie. I też wypadałoby powiedzieć coś o niej, bo w twojej książce znajdziemy informacji o niej sporo. A była to też niebanalna postać. Ja najpierw chciałam napisać książkę o Hirschfeldzie, książkę o tym lekarzu, odkrywcy, wizjonerze. I Hirschfeld owiany jest we Wrocławiu legendą. Wszyscy coś słyszeliśmy o Hirschfeldzie. Natomiast niewiele osób pamięta Hannę Hirschfeldową, mimo że im bardziej jak gdyby wnikałam w biografię Hirschfelda, to ta biografia Hirschfelda stawała się biografią Hirschfeldów i to Hanna Hirschfeldowa była tą osobą, która rzeczywiście badania męża wspomagała, począwszy od, nie wiem, studiów, tak, tak, utrzymywania męża w czasie studiów w Berlinie, poprzez naprawdę te najważniejsze odkrycia związane też z seroantropologią. To wszystko robili razem. Hanna Hirschfeldowa była zupełnie niezwykła, ona znała 7 języków, była świetnym diagnostą pediatrii. I jest jeszcze we Wrocławiu wiele osób, które leczyła i które świetnie pamiętają, że w latach 40. używała takiej trąbki do osłuchiwania dzieci. Nie używała, że już... Tak, jeszcze stetoskopu. Ja tutaj pokazuję, bo ona też została na swój sposób całkiem miły, uczczona. Czyli jest skwer Hanny Hirschfeldowej naprzeciwko miejsca, w którym zakładała szkołę pielęgniarek, czyli przy ulicy Bartla. No właśnie, tak to... powiedzmy o Hirschfeldach we Wrocławiu. Dlaczego w ogóle trafiają do Wrocławia? Po co naukowcy przyjeżdżają do ruin, gdzie mogą znaleźć tylko gruz? Oni w ogóle w swoim życiu podejmowali naprawdę brawurowe decyzje, dlatego że urodzili się, muszę powiedzieć, jak gdyby całą tę trajektorię losu i tę drogę życiową Hirschfeldów, bo ona była fascynująca w istocie. Mianowicie urodzili się w rodzinach żydowskich w Warszawie i w Łodzi, ale dojrzewali, do szkoły chodzili w Łodzi. I jako 16-17-latkowie wyjechali, znaczy Hanna miała 16 lat, chwilę później wyjechał Hirschfeld, wyjechali na studia. Hanna do Montpellier, do najważniejszej ówczesnej szkoły medycznej, w której mogły studiować kobiety, bo to jest zaledwie przełom XIX i XX wieku, kobiety na uniwersytety nie mają jeszcze wstępu. I przełom traktowania kobiet też na uczelniach. Tak, chociaż oczywiście można sobie wyobrazić, że ten akces i studiowanie medycyny wiązało się na przykład z zupełną zmianą stylu Hanny Hirschfeldowej. Znaczy ona musiała już ubrać te mundury studentki medycyny, takie bardzo grzeczne, mimo że w Łodzi, kiedy oglądałam fotografie robione w Łodzi, to jeszcze pełne koronek, tak, i jakieś ozdobne bluzki, wisiory. Natomiast później natychmiast ubrała te uniformy, do których zobowiązywała ją uczelnia. Ale później studia i w ogóle kariera na Zachodzie, w Niemczech, w Szwajcarii. Długo mieszkali w Zurichu, tam osiągnęli bardzo jak gdyby dobry już status zawodowy. Hirschfeld został właśnie w Zurichu docentem, a Hanna Hirschfeldowa pracowała w klinice pediatrycznej i też była bardzo cenionym już wówczas lekarzem, co wiadomo z różnych tekstów, które zostały zapisane i które naukowcy, bo oni oczywiście jednocześnie leczą, ale i prowadzą badania naukowe i mają szerokie kontakty w środowisku medycznym na całym świecie niemalże. Dzięki tym swoim studiom. Tak, i są takimi kosmopolitycznymi naukowcami, ale kiedy wybucha I wojna światowa, decydują, że wyjeżdżają na Bałkany. I to jest pierwszy jak gdyby taki zwrot w życiu Hirschfeldów, który budził moje zastanowienie, ponieważ no, właściwie już prominentni naukowcy mieszkający w Zurichu decydują, żeby pojechać w centrum epidemii do Walijewa i leczyć tyfus plamisty.
Oczywiście z punktu widzenia tamtego, ducha tamtego czasu nie było to nic niezwykłego, dlatego że wielu lekarzy traktowało te fronty I wojny światowej jako wielkie laboratorium. Wielki poligon medyczny też dla siebie, tak, prawda? I myślę, że to była ważna motywacja dla Hirschfeldów, że oni chcieli jeszcze coś zobaczyć, zbadać i spędzili parę lat właściwie na różnych frontach I wojny światowej. Ale potem wybuchła Polska, 18 rok. Tutaj zresztą wśród tych zdjęć. Mamy tu wspaniałą kolekcję zdjęć, to zdjęć rodzinnych, tak, Hirschfeldów. I listów też. Tak, ale mamy w tych zdjęciach również, zachowały się też zupełnie niezwykłe zdjęcia właśnie z Bałkanów i z frontu. I na przykład zwłoki żołnierzy leżących w rowach. Po takim właściwie okresie, kiedy zwłoki najpierw zamarzły, potem się rozkładają, więc Hirschfeldowie zbierali takie zdjęcia, ale też w ogóle badali to wszystko, co z punktu widzenia medycznego, z punktu widzenia tej katastrofy humanitarnej działo się wtedy na Bałkanach. Czyli jakkolwiek strasznie to zabrzmi, była to niepowtarzalna okazja do tego, żeby móc zebrać materiał badawczy. I nabrać doświadczenia. Ale była to też okazja, żeby nie przeżyć tego wszystkiego. I to jest ciekawe, że przy tym rozprzestrzenieniu się epidemii i przy tym, że oni naprawdę w oku cyklonu pracowali w szpitalu czy w jakichś takich polowych warunkach. Lazaretu, gdzie codziennie umierało 100 osób. Nawet nie było czasu, żeby te osoby chować. One po prostu były wrzucane do jakichś wspólnych mogił. I ci ludzie właściwie gołymi rękami pracują, pomagają chorym, ale tak naprawdę sami uszli z życiem. To uważam, że było jakieś szczęście. Te zwroty, o których wspomniałaś, czy te trudne decyzje, nie wiem czy trudne, bo to dowiemy się z książki, którą mam nadzieję każdy, kogo to zainteresuje, ta historia, po którą sięgnie. Ale tych rewolucyjnych rzeczy potem w ich życiu było całe mnóstwo. Tak jak powiedziałaś, niespodziewane. Z wyboru i nie z wyboru. Tak, bo mogą wracać do Zurichu, ale decydują, że powrócą po 17 latach nieobecności w Polsce, a wydaje się, przynajmniej moje różne rozpoznania mówią, że oni w czasie tego swojego studiowania i robienia młodzieńczej kariery na Zachodzie nigdy nie odwiedzili Warszawy czy Łodzi. I naprawdę, czyli była to dla nich egzotyka. Była to egzotyka i po 17 latach postanawiają wrócić do Polski. I ten czas dwudziestolecia międzywojennego potem został zmitologizowany w biograficznej książce Hirschfelda, Historia jednego życia. W autobiograficznej książce. Bo rzeczywiście, ponieważ pisał tę książkę już w czasie okupacji, więc spojrzenie na lata 20 i lata 30 od razu ulegało pewnej mitologizacji, ale też wiadomo, że byli w różnych momentach w okresie dwudziestolecia międzywojennego też jakoś atakowani jako Żydzi, jako ludzie pochodzenia żydowskiego. Na przykład sukcesja w Państwowym Zakładzie Higieny, który stworzył Hirschfeld, odbyła się w taki sposób, że właściwie kiedy główny dyrektor zrezygnował z pracy, Ludwig Reichmann, wówczas wydawało się wszystkim naturalne, że Ludwig Hirschfeld będzie dyrektorem PZH, ale tak się nie stało, ponieważ były to już czasy pułkowników po przewrocie majowym i przyszedł pułkownik z ministerstwa, a nie Hirschfeld, który w takiej demokracji etnicznej, jaka panowała w dwudziestoleciu międzywojennym, nie bardzo mieścił się w tym formacie. Więc i to Hirschfeld bardzo mocno przeżył. Ja teraz trochę jak pułkownik poproszę, żebyśmy wybrali kierunek wojna i Wrocław powoli. Tak, bo najlepiej rzeczywiście ominąć wojnę, bo to jest historia, którą ja bardzo zresztą szczegółowo staram się opisać w książce, ponieważ też miałam dostęp do różnych archiwalnych materiałów, które leżą w PAN-ie, w archiwum PAN-u, ale wiele z tych materiałów związanych z gettem tak naprawdę też nie było publikowanych czy drukowanych i ja bardzo starałam się wnikliwie odtworzyć każdy możliwy do odtworzenia element czy moment życia Hirschfeldów, ale tutaj to pomińmy, ponieważ oni rzeczywiście przetrwali
rok, kilkanaście miesięcy w getcie. Dokładnie nie wiadomo, kiedy z getta uciekli. Tu są różne sprzeczne informacje. I później ukrywali się na Kielecczyźnie, gdzie zresztą stracili jedną córkę. Ale jak tylko pojawiła się szansa ucieczki do Lublina, wyzwolonego już przez Armię Radziecką, wówczas właściwie pieszo spod Warszawy przedostali się do Lublina. Mieli wygodne miejsce na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, mogli tam rozwijać się, jednak znowu popełnili szaleństwo pełne, decyzję. Ziemie odzyskane, Dziki Zachód. Ale to nie było to miasto dwóch uniwersytetów, z jakim teraz kojarzymy Lublin. Oczywiście, że tak. Ja na skróty poszedłem. Tak. Oni w ogóle tworzyli ten uniwersytet w Lublinie, dlatego że właściwie do Lublina przyjechali profesorowie z różnych miejsc, ze Lwowa. Jedyne duże miasto, które polskie osłowozone. Tak, z Warszawy. Więc każdy, kto mógł się przedostać do Lublina, się w tym Lublinie znajdował. I rzeczywiście nawet ten PKWN i takie kadłubowe socjalistyczne państwo, które wówczas powstawało, ono nieźle zorganizowało tą grupę profesorów, którzy tam się odnaleźli. Hirschfeld został dziekanem i prorektorem Uniwersytetu w Lublinie, przy czym Wydział Medyczny miał do dyspozycji jedną salę, przy czym nie było. Tak, salę przedzielono płachtami, jakimiś prześcieradłami. W jednej części spali studenci, bo studenci przecież też wychodzili z lasu i z różnych miejsc ukrycia, a w drugiej części tej sali była sala wykładowa, tak ją nazwijmy, więc to były bardzo spartańskie warunki. Hirschfeld zresztą musiał w pewnym momencie, kiedy już tak sformatował pewną grupę studentów medycyny w Lublinie, musiał się starać, żeby ci studenci nie zostali przejęci przez armię Berlinga i żeby nie zostali skoszarowani, dlatego że były takie zabiegi, żeby po prostu ich włączyć jako felczerów i żeby szli na Berlin. Tak. I Hirschfeld ich wybronił, tę garstkę swoich studentów medycyny. To już w takim razie wiemy. Tak, potrafił negocjować i to naprawdę z różnymi oficerami. Poza tym oni byli ludźmi wielu języków, więc bardzo też dobrze byli w stanie się skomunikować z Rosjanami. Ale jak Hanna Hirschfeldowa mówiła, wolała zamieszkać w mieście, w którym nie wszystkie ulice były wybrukowane kocimi łbami i w którym jest nieco cieplej i dlatego idea wpadła na Wrocław, przy czym to była też decyzja tworzącego się Ministerstwa Edukacji i Zdrowia, chyba i jednego i drugiego, dlatego że chodziło o to, żeby przejąć Uniwersytet w Breslau. Czy zapytam teraz naiwnie dziecięco, czy istniałaby wrocławska medycyna w takiej formie, w jakiej istnieje dzisiaj, bez Hirschfeldów? Na pewno by istniała, ale to, że Hirschfeldowie rzeczywiście w 1945 roku, pod koniec 1945 roku, we wrześniu i w październiku przyjechali do Wrocławia i że byli w stanie tutaj, jak gdyby z całą taką świadomością tego, jak wyglądają uniwersytety niemieckie, bo przecież je świetnie znali, Hirschfeld pisał doktorat w Berlinie, jak wyglądają laboratoria, jak ten sprzęt cały można tutaj ocalić, gdzie trzeba szukać. Po prostu oni mieli pewien klucz do tego miasta, rozumieli to miasto. Czyli świadomość mieli, co można zrobić tutaj. Tak, a zdecydowanie. Natomiast Hirschfeldowa zrobiła to, co robiła w Zurichu, w Warszawie, w getcie warszawskim, a mianowicie tworzyła klinikę i budowała klinikę pediatryczną. Sama zresztą znalazła miejsce, taki wielki obiekt przy Hohenwrońskiego. Teraz już ten budynek stoi pusty, ale tam była po wojnie wielka klinika, którą stworzyła Hirschfeldowa, w której przez pierwszy czas w ogóle pracowano z zespołem niemieckim i bez okien, bez ogrzewania trzeba było po prostu leczyć dzieci. Pionierskie czasy. Wszystkie dzieci. Tutaj nie robiła z żadnego rozróżnienia narodowościowego i nie tylko leczenie, ale również i opieka nad dziećmi, chociażby tworzenie żłobka. Tak, bo ona miała taką wizję
wielkiej pediatrii opiekuńczej, że dla niej pediatria to nie były tylko antybiotyki, które właśnie wtedy wchodziły do terapii, tylko to była stosowna opieka nad dziećmi, karmienie. Ona czyli była takie całościowe spojrzenie na zdrowie dziecka. I przede wszystkim spojrzenie na wszystkie dzieci, również na niemieckie dzieci, które też wymagały pomocy. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że wielu lekarzy, którzy przeszli getto, po wojnie nie było w stanie leczyć niemieckich pacjentów czy niemieckich dzieci. Na przykład ogromna tak się działo trauma. W Łodzi, tak? Że byli zupełnie sparaliżowani myślą o tym, co widzieli, jakie obrazy jeszcze niedawno widzieli w getcie. A Hirschfeldowa była znana z tego, że potrafiła do dzieci niemieckich mówić tutaj po niemiecku, traktowała je absolutnie bezemocjonalnie. Co było wyjątkiem jak na tamty czas. Wyjątkiem i też jakąś niezwykłą siłą duchową i moralną. Ale oni oboje też budują zespół, bo to nie tak, że pracują sami, ale wykorzystując swoje prywatne układy, ściągają innych naukowców tutaj do Wrocławia, czy zachęcają ich, żeby dołączyli do, no znowu, do tych gruzów miasta. Nie jest to łatwe, dlatego że na przykład pojawiają się różni ludzie, którzy pokazują dokumenty dziwnych szkół, na przykład jakichś francuskich uniwersytetów, które o których mam to słyszał, tak? Tak, które potem okazują się nie uniwersytetami, tylko jakimiś szkołami prywatnymi. Ale Hirschfeld to wszystko sprawdza. Hirschfeld jest bardzo czujny jako też dziekan Wydziału Medycznego, który najpierw był jak gdyby złączony z Uniwersytetem i Politechniką, bo to była jedna uczelnia do początku lat 50. I rzeczywiście Hirschfeld kolekcjonuje tutaj świetnych lekarzy, naukowców, a Hirschfeldowa ściąga lekarzy pediatrów i cały zespół pielęgniarek. Na przykład ile przeczytałam listów, w których oni korespondowali ze swoimi starymi znajomymi, próbując ich tutaj zachęcić do tego, żeby przyjechali do Wrocławia, że tutaj jest potrzeba. Dilerzy Wrocławia, można powiedzieć, tak? No tak, ale budowali te fundamenty współczesnej medycyny wrocławskiej. Budowali, na pewno organizacyjnie byli bardzo sprawni. Tutaj też Hirschfeld, który potrafił też zabiegać się o swoją karierę równocześnie, ale też bardzo wiele instytucjonalnych takich kroków przedsięwziął, które do tej pory funkcjonują i które do tej pory przynoszą pewien splendor temu miastu. Na przykład Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Proszę bardzo, pokażmy go. O, tak, przy Wajdla. Świetnie jesteście przygotowani. Skoro mówimy o Wajdlu, to pozwólcie na dygresję. No, w końcu zaczęliśmy od odmowy o niezrealizowanych noblistach. Profesor Hirschfeld raz był nominowany, profesor Weigl Rudolf, notabene z pochodzenia Austriak, 9 razy i też nigdy nie dostał nagrody Nobla. Dzisiaj łączy ich, znaczy nie, chyba nie tylko to, bo łączy ich miejsce, w którym jest Instytut Hirschfelda, ale też łączy ich tyfus, tak się wyrażę na skróty idąc. Łączyło ich to, że no, znali się z okresu przedwojennego, natomiast później Weigl, który produkował szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu w Lwowie, to była bardzo wówczas groźna choroba i dziesiątkująca generalnie populację. Tak, i Niemcy pozwolili Weiglowi oczywiście pracować ze względu na to, że bali się o swoją armię, także chodziło o to, żeby jednak tutaj szczepionkę uzyskać i można było nad nią pracować. Zresztą mało kto wie i to znika jak gdyby z pola refleksji, że ta szczepionka była znana i została wynaleziona przez Weigla już przed wojną. Ona, jej produkcja była bardzo pracochłonna, ponieważ żeby jedną dawkę szczepień uzyskać, trzeba było zaszczepić 30 wszy. I to w taki specyficzny sposób, przez odwłok. Notabene profesor Hirschfeld też się tym bardzo interesował, z tego co czytałem, i też uczestniczył jakby w propagowaniu tej szczepionki i leczeniu ludzi. Może nie miał już szansy propagować tych szczepień, ale próbował je jakoś organizować w getcie warszawskim. To znaczy konspiracyjnie ta szczepionka z Lwowa do warszawskiego getta była przekazywana.
kosztowała niebotyczne pieniądze, bo kosztowała 1000 zł, a tygodniowa pensja w szopie takiego niewolniczego robotnika wynosiła 40 zł. Więc jeżeli sobie pomyślimy, jakie to były proporcje, to te 1000 zł było dla zwykłych niewolników getta po prostu nie do zdobycia. Chciałbym zapytać o taką rzecz, bo bardzo dużo mówimy o niezwykłych ludziach, ale czy nie sądzisz, że wobec tego, o czym rozmawiamy, Wrocław, który no, stał się powojennym matecznikiem rodziny Hirschfeldów, za mało dba o to, żeby chwalić się takimi postaciami? Chyba szczególnie Hirschfeldową, ale też myślę, że wokół w tym środowisku powojennej profesury medycznej, zresztą nie tylko, było mnóstwo bardzo wybitnych profesorów i też naprawdę ludzi niezwykle oddanych. Pierwszy rektor naszego uniwersytetu, o którego teraz toczony jest taki wielki bój, ponieważ oni w jakiś sposób musieli się dogadywać z nową władzą, żeby cokolwiek tutaj stworzyć. Inaczej by ich nie było. W jakikolwiek sposób rzeczywiście organizować życie na Gruzach. Mówimy o profesorze Stanisławie Kurczyckim. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego okresu powojennego. Pani profesor Hirschfeldowa wykorzystuje swoje znajomości niemalże na całym świecie, zwłaszcza za oceanem, po to, żeby wspomóc swoją klinikę, wspomóc żłobek. Ona tam porusza organizacje społeczne, żeby pomagali temu zniszczonemu Wrocławiowi. Nieprawdaż? Ona jeździ nawet do Stanów Zjednoczonych, żeby zdobyć pieniądze. Żeby zdobyć pieniądze, no mówiąc krótko, czy jakąkolwiek pomoc. Tak, bo jeden z takich paradoksów świata międzywojennego polegał na tym, że rzeczywiście z jednej strony było mnóstwo uchodźców, ludzi, którzy zostali wyrzuceni ze swoich miast, którzy musieli szukać nowego miejsca na ziemi, a równocześnie był to świat bardzo zamknięty. To znaczy, że nie można było sobie przejeżdżać z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, oczywiście nie. I mówię o tym dlatego, że kiedy Hirschfeldowie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych w 1946 roku, wsiadając zresztą na statek UNRY, to właściwie to była tak niezwykła historia, że wszystkie gazety o tym pisały, że profesorostwo Hirschfeldowie wyjeżdżają do Ameryki, w podróż do Ameryki, fundowaną zresztą przez Fundację Rockefellera. Ale to też pokazuje, kiedy czytam już o latach 40., to na przykład w życiu Sartra też były takie, pojawiały się takie opowieści wokół Sartra, że Sartre leci do Stanów Zjednoczonych pusty z Paryża do Nowego Jorku właściwie pustym samolotem, ponieważ ludzie nie mają możliwości wyruszania za Atlantyk. Pieniędzy, więc możliwości niczego właściwie. Otóż to, więc ta podróż Hirschfeldów była czymś rzeczywiście cudem niezwykłym. Swego rodzaju. Tak, oni zresztą byli rzeczywiście bardzo wtedy no, poturbowani. Parę lat wcześniej stracili, w 1943 roku stracili córkę, w 1946 jak gdyby ta podróż do Stanów Zjednoczonych miała im dać trochę nowego oddechu, ale kiedy się czyta wspomnienia z tamtego czasu, taką właśnie notatki z podróży amerykańskiej, to wyraźnie widać, że Hirschfeld orientuje się, że te 5 lat spędzone w ukryciu to jest już czas naukowo nie do nadrobienia, że on jak gdyby zastanawia się nad funkcjonowaniem instytucji naukowych w Stanach i widzi, że to już nie jest jego świat. Dlatego, że w tym czasie, kiedy Hirschfeld boryka się z tymi problemami wojennymi, tam laboratoria pracują i ten postęp naukowy dokonuje się, natomiast tutaj... Ale to wszystko, jak sądzę, muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy po tym długim czasie, kiedy zajmowałaś się Hirschfeldami, po pierwsze czujesz się trochę ich rodziną, a po drugie, czy masz ich dość chwilami? Niestety nie mam dość i muszę powiedzieć, że kiedy ktoś po jakiejś rozmowie wokół książki podchodzi do mnie i mówi, że znał Hirschfeldową albo że Hirschfeldowa leczyła go w dzieciństwie, to
ja od razu jestem, zamieniam się w słuch i jestem niesamowicie ciekawa tego wszystkiego, co jeszcze różne osoby mogą mi powiedzieć i dopowiadają mi, naprawdę szczególnie starsze panie wiele potrafią jeszcze z tego okresu tuż powojennego powiedzieć. I zresztą ja też pracując nad książką próbowałam dotrzeć do różnych świadków i to mi się udawało. Ludzie skupieni wokół Hirschfeldów bardzo dużo mi o nich opowiadali, przy czym to były osoby, które pracowały już w takiej relacji asystent, wielcy profesorowie, więc to nie była już taka relacja koleżeńska. Tak, ale... Tak czy inaczej, każdy, kto chciałby zajrzeć do świata profesorostwa Hirschfeldów i do autorki, tego Wrocławia powojennego, do nieoczywistego Wrocławia powojennego, powinien sięgnąć po tę książkę. Artur już sięgnął, ja sięgnę. A my, nam zostaje Artur, bo nie będziemy otwierać drzwi. Uchyliliśmy lufcik. Kto chce, niech zajrzy. Przeczytajcie. A my zatapiamy się jeszcze w te zdjęcia, w listy. Poglądamy sobie, jeżeli pani profesor nam pozwoli. Proszę bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Oglądaj. Dziękuję.